Z ogromną radością witam wszystkich zgromadzonych i zapraszam do udziału w drugiej części religijno-patriotycznych obchodów 105. rocznicy odzyskania niepodległości. Za chwilę nastąpi podniesienie flagi państwowej na maszt oraz odegranie hymnu państwowego przez Orkiestrę Dętą Towarzystwa Muzycznego im. Antoniego Pruchniewicza w Łukowie. W tym roku nasze miasto bierze udział w akcji Niepodległa do hymnu, która umożliwia wszystkim Polkom, Polakom i przyjaciołom Polski, niezależnie od tego, gdzie się znajdują, jakie mają możliwości włączenia się w obchody. Wspólne, a przede wszystkim radosne świętowanie odzyskania przez Polskę niepodległości. Proszę Państwa o wspólne zaśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego. Poczet flagowy stanowią druhny i druhowie z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Stołpno. Proszę dowódcę uroczystości, drucha Mateusza Włodarczyka, prezesa OSP Śródmieście w Międzyrzecu Podlaskim, o wydanie odpowiednich komend. Kombatanci, weterani walk o niepodległość Rzeczypospolitej, mieszkańcy Międzyrzeczyzny, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy, stajemy dziś do apelu, aby uczcić wszystkich, którzy walczyli o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. W dniu 11 listopada 1918 roku odrodziła się wolna Polska. Dzisiaj my, spadkobiercy polskiej tradycji niepodległościowej, sięgamy do skarbnicy dokonań naszych walecznych przodków. Wołam idących szlakiem ku niepodległości kosynierów generała Tadeusza Kościuszki, legionistów generała Jana Henryka Dąbrowskiego, wierusów księcia Józefa Poniatowskiego, podchorążych, bohaterów nocy listopadowej oraz powstańców listopadowych i styczniowych. Stańcie do apelu! Wzywam legionistów Józefa Piłsudskiego, żołnierzy Korpusów Polskich w Rosji oraz Błękitnej Armii, powstańców wielkopolskich i śląskich, obrońców Kresów Wschodnich i Lwowa, kadetów, harcerzy, strzelców, sokolich, drużyniaków, członków innych organizacji niepodległościowych oraz młodzież szkolną i akademicką. Stańcie do apelu! Wzywam żołnierzy POW pod dowództwem sierżanta Ignacego Zowczaka, członków Samopomocy i Straży Bezpieczeństwa pod dowództwem Adama Makarewicza, poległych w czasie krwawych dni Międzyrzeca. Stańcie do apelu! Ciebie wzywam, marszałku Józefie Piłsudski, który w dniu 11 listopada 1918 roku stanąłeś na czele odrodzonego Wojska Polskiego. Wołam współtwórców niepodległego państwa polskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego, Ignacego Daszyńskiego, Ignacego Paderewskiego, Romana Dmowskiego oraz generałów Józefa Hallera i Józefa Dowbor-Muśnickiego. Stańcie do apelu! Wzywam żołnierzy, którzy własną krwią i ofiarą życia wykuwali niepodległość oraz granice II Rzeczypospolitej. Wołam obrońców ojczyzny, którzy w sierpniu 1920 roku dali przykład światu, jak należy bronić wolności i niepodległości. Stańcie do apelu! Przywołuję bohaterów wrześniowych i październikowych bojów 1939 roku, żołnierzy polskich sił zbrojnych na zachodzie, pierwszej i drugiej armii Wojska Polskiego oraz Polskiego Państwa Podziemnego i powojennego podziemia niepodległościowego. Stańcie do apelu! Wzywam żołnierzy Wojska Polskiego i Korpusu Ochrony Pogranicza, funkcjonariuszy Policji Państwowej, Straży Więziennej i Straży Granicznej oraz innych organów państwa polskiego zamordowanych w Katyniu, Charkowie, Twerze i Bykowni oraz innych nieznanych dotąd miejscach kaźni. Stańcie do apelu! Wołam żołnierzy polskich, którzy oddali swe życie w różnych regionach świata w imię praw człowieka i demokracji. Stańcie do apelu!
Do was zwracam się potomni. Niech bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej i ich czyny pozostaną na zawsze w waszej pamięci, w historii Polski i dziejach narodu polskiego. Chwała bohaterom! Szanowni Państwo, 110 lat temu nastąpił ten wielki, wyczekiwany przez wszystkich w Polsce, ale także w Europie i na świecie dzień. Opadły dymy na polach bitewnych, zaległa cisza w okopach. W Europie i w Polsce nastąpiła radość. Ale to był tak naprawdę dopiero początek tych wszystkich działań, które wydarzyły się potem, które spowodowały to, że dzisiaj żyjemy w wolnym kraju. W tym 18 roku tak naprawdę tą Polskę trzeba było zbudować całkowicie od nowa. Scalić 3 ziemie po zaborach, wytyczyć granice. Wytyczenie tych granic skończyło się tak naprawdę dopiero 15 marca 2023 roku, więc niemal 5 lat po ustaniu działań wojennych. Wtedy ludzie, którzy wzięli odpowiedzialność za Polskę, potrafili rozmawiać. Byli to m.in. Daszyński, Korfanty, Dmowski, Piłsudski czy Witos. Ci ludzie różnili się od siebie bardzo, być może nawet bardziej niż nasza obecna klasa polityczna, ale czując ciężar odpowiedzialności i mając marzenie o wspólnym kraju, o pięknym kraju, potrafili działać wspólnie. 2 lata temu przytaczałem cytat Wincentego Witosa, który mówił wtedy, że tu, gdzie zaczyna się interes Polski, kończy się interes partii, ale Roman Dmowski, który reprezentował wtedy Stronnictwo Narodowe, twierdził i mówił, zresztą z bardzo dużym przekonaniem, że Polska nie stanowi własności żadnego z Polaków. Polska nie stanowi własności żadnego obozu politycznego i co więcej, nie stanowi własności żadnego pokolenia. Polska jest własnością łańcucha pokoleń, tych, które były i te, które będą. Szanowni Państwo, tych 5 mężów Stanów, ale ci także wszyscy, którzy stali za nimi w drugim szeregu, to nie byli wielcy ludzie dlatego, że mówili wielkie słowa. Oni dokonywali wielkich rzeczy. Przede wszystkim przyświeca mi jeden wielki cel i jedno zadanie, a była to miłość do naszej ojczyzny, do ziemi, do ludzi, do zasad, wartości, także do Boga. I ta miłość przyświecała im w tych wszystkich działaniach, które podejmowali razem. Szanowni Państwo, miłość do Boga, ojczyzny, rodziców, małżonki, męża nie polega na tym, żeby o niej mówić, tylko trzeba ją codziennie udowadniać małymi czynami, które pozwalają budować lepsze jutro. Ci ludzie, o których mówiłem, tych 5 mężów Stanów, zawsze współdziałali. Ale pamiętajcie Państwo, że współdziałanie to nie jest także zgoda na wszystko. Współdziałanie powinno polegać na budowaniu kompromisów i tylko przy tym kompromisie możemy patrzeć z jakąś większą nadzieją na przyszłość i na to, co wydarzy się jutro, za 10 czy 100 lat. Ta jedność jest dzisiaj może bardziej potrzebna niż kiedykolwiek indziej. O to was wszystkich proszę tutaj, jak stoimy w Międzyrzecu na tym naszym placu centralnym, żebyśmy działali jako jedna wspólna samorządowa społeczność. Nasza Polska zbudowana jest z setek i tysięcy takich miast jak Międzyrzec Podlaski, ale także większych i mniejszych miejscowości, ale to tak naprawdę od nas zależy, w jakim nasza ojczyzna kierunku będzie podążać. Szanowni Państwo, zastanawiałem się, czego wam życzyć z okazji tego naszego wyjątkowego dzisiejszego dnia, naszego święta narodowego. Ale życzę wam dzisiaj tylko jednej rzeczy. Żeby Polska była zawsze w waszym sercu na pierwszym miejscu. Chciałbym też podziękować wszystkim, którzy byli zaangażowani w organizacji dzisiejszych uroczystości. Na początku chciałbym podziękować wszystkim kapłanom na czele z księdzem dziekanem Dariuszem Parafiniukiem. Dziękuję także Wojsku Polskiemu, które uświetniło dzisiejsze nasze uroczystości. To jest 23. Brygada Lekkiej Piechoty z Białej Podlaskiej. Mamy także przedstawicieli zgrupowania bojowego Podlasie. Mamy także przedstawicieli grupy natowskiej SIMIK. To jest taka jednostka, która współpracuje na poziomie władzy cywilnej i wojsko. Dziękuję wszystkim pocztom sztandarowym, które uczestniczyły w naszych uroczystościach. Dziękuję harcerzom, dziękuję motocyklistom. Dziękuję wszystkim delegacjom, które złożyły kwiaty pod naszym pomnikiem, ale przede wszystkim dziękuję mieszkańcom naszego miasta, bo mimo tego, że pogoda dzisiaj jest niezachęcająca, to jesteście tutaj z nami i oddajecie hołd tym wszystkim, dzięki którym możemy się tutaj stać i żyć w wolnej Polsce.
Ci ludzie, którzy walczyli o nasz kraj, też nie wybierali pogody. Chociażby ci ludzie, którzy zginęli 16 listopada, czyli w krwawe dni Międzyrzeca, czyli 5 dni po tym, jak Polska świętowała już niepodległość. Dziękuję wam serdecznie. Myślę, że to ważne, że tu jesteśmy. Wielu zbrojnych tędy przeszło, sporo się przelało łez, lecz wracali tu z orkiestrą, bo zwycięstwo jedno jest. Więc szumiały na nich wierzby i zakwitał biały bez, kiedy szli do nieba. Każda